Chwała Bogu, bracia i siostry, witam was. Pierwsza niedziela 2024 roku to jeszcze ten czas, kiedy jak widzę po waszych twarzach, wszyscy wkraczamy z nową energią. Albo już nam się ona skończyła. Ale jest to dobry czas, początek roku, żeby planować, żeby postanawiać pewne kwestie. Niektórzy się z tego wyleczyli, ja jeszcze nie, ale już się wyleczyłem z pewnego idealizmu. I wiem, że nie wszystko, co chciałbym zrobić, będę w stanie zrobić. W tym roku sobie tak myślałem o tym, co chciałbym zrobić w moim życiu, co bym chciał w mieszkaniu może poprawić, naprawić, co chciałbym, żeby w zborze się wydarzyło w nadchodzącym roku. I już na tyle lat mam za sobą, że wiem, że nie wszystko się uda. Więc początek roku to też dobry czas, żeby nadać pewne priorytety, określić, co jest priorytetem, co będzie ważne. Wszystko niestety ma swoje priorytety. Są rzeczy ważne i rzeczy ważniejsze. Jest pewna hierarchia. Obowiązki, przyjemności. Trzeba się nad tym zastanowić. I to, co zauważyłem w ostatnim czasie, a być może jest to pewien trend, który się wręcz nasila z roku na rok, widzę, że wiele osób postanowiło stawiać siebie na pierwszym miejscu. Widziałem wiele takich wpisów w internecie, nieznajomych osób, ale również znajomych osób, które dojrzały do tego, że w tym roku moje potrzeby będę stawiała na pierwszym miejscu, że przestanę otaczać się toksycznymi osobami, że przestanę przejmować się tym, co inni o mnie myślą, zainwestuję w siebie, w moje potrzeby, będę słuchać swojego ciała, swoich pragnień i w końcu spełnię to i to. Generalnie można by to uprościć do tego, że ludzie postanawiają, i nie mówię, że jest to złe postanowienie, być szczęśliwymi. W tym roku, bo zeszłe lata dały nam w kość, w tym roku w końcu postanawiam, będę szczęśliwa, będę szczęśliwy. Okazuje się jednak, że ludzie nie znajdują szczęścia tam, gdzie myśleli, że znajdą to szczęście. Okazuje się, że stawianie swoich potrzeb na pierwszym miejscu, na dłuższą metę, nie daje trwałego szczęścia, że inwestowanie w swoje hobby, że dobre zarobki, że pozycja społeczna, że awans w pracy, że to niekoniecznie sprawia, że na dłuższą metę możemy powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Wiele osób zainwestowało środki, czas, energię, pewne rzeczy, mając na celu to, żeby w końcu być szczęśliwymi, i kiedy osiągają to, co sobie założyli, okazuje się, że nadal nie do końca są szczęśliwi. I wiecie, ja nie stoję tutaj dzisiaj przed wami, żeby krytykować takie postanowienia noworoczne, że chcemy być szczęśliwsi, bo może ktoś z was też takie postanowienie ma. Tak, może nawet ktoś wypisał z was, że w tym roku w końcu będę szczęśliwy, będę szczęśliwa, będę stawiać swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Ale wiecie, jak dobrze by to nie brzmiało, to ja jestem powołany, by wskazywać nam inną drogę niż stawianie siebie na pierwszym miejscu. To jest domena psychologów, terapeutów, którzy generalnie nieźle z tego żyją, że i ja nie chciałbym się wypowiadać, bo się na tym nie znam. Moje zdanie nie jest tutaj aż tak istotne i szkoda naszego cennego czasu. Ja, jak powiedziałem, nie znam się na tym, ale chciałbym mówić o tym, na czym chciałbym się znać, staram się znać, czyli o tym, co na ten temat mówi Słowo Boże. I żebyśmy dzisiaj troszkę skupili się nad priorytetami, co powinno być priorytetem. Chcę mówić o tym, co objawia nam Słowo Boże, jaka jest objawiona wola Boża dla naszego życia. A Słowo Boże jest jednoznaczne odnośnie tego, że to nie my powinniśmy być najważniejsi. Nie my powinniśmy być na pierwszym miejscu. Mówi nam, kto powinien zajmować miejsce na tronie w naszym życiu.
Jest tylko jeden Pan Panów, jeden Król Królów. I dopóki my będziemy rościć sobie prawo do tronu w naszym życiu, dopóty stale będziemy mierzyć się z niezadowoleniem i z rozczarowaniem w naszym życiu. Wzorem, chciałbym, żeby wzorem dla nas w początku tego roku był Jan Chrzciciel. Człowiek ciekawy, człowiek, który, jeżeli tak się zastanowić, no miał znaczenie, osiągnął coś, bo wiemy, że miał uczniów, miał naśladowców. Była cała rzesza jakichś ludzi, którzy tak byli wpatrzeni w Jana Chrzciciela, że szli i nauczali tego, co on naucza, i chrzcili innych. I zmienia się sytuacja, kiedy pojawia się Jezus ze swoimi uczniami. I pewnie pamiętacie, czytelnicy Biblii, że dochodzi do takiej sceny, w której uczniowie Jana są troszkę zburzeni i idą do tego Jana, który taki sukces miał, że był w więzieniu już wtedy, i mu mówią, że no co jest grane? Janie, trzeba coś z tym zrobić, bo uczniowie Jezusa coraz więcej mają ludzi, coraz większe, chrzczą więcej niż my. I pamiętacie, co Jan odpowiedział? Jana 3,30 czytamy: Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Ale przeczytajmy dalej. Kolejny werset mówi: Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto pochodzi z ziemi, należy do niej i mówi jak ludzie z tej ziemi. Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Dlaczego? Bo ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi, ma najwyższy priorytet. Wszystko inne ma mniejsze znaczenie. Wszyscy inni mają mniejsze znaczenie niż ten, który przyszedł z nieba. I dlatego są tylko dwie drogi. Bo kilka wersetów dalej, czytając dalej wypowiedź Jana, czytamy w 3,36: Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew. To Jan Chrzciciel bardzo dobrze rozumiał i on się nie burzył, że w kolejnym roku, który przyszło mu jeszcze żyć, on nie będzie najważniejszy, że ktoś inny staje się ważniejszy. On to przyjął z całą radością i mówi: jego postanowienie, mnie musi być mniej, a jego coraz więcej. I chciałbym was zachęcić, bo to jest dobre postanowienie. Jeżeli ktoś nie zdążył zrobić sobie postanowienia na ten rok, możecie ściągnąć je od Jana Chrzciciela. Niech nas będzie mniej, a jego coraz więcej. Z tego, co Jan powiedział, są dwie drogi. Albo słuchamy Syna i jesteśmy Mu posłuszni, albo nie. I tutaj nie ma wielkiej różnicy, czy w ogóle Go nie słuchamy, czy Go słuchamy, ale jesteśmy Mu nieposłuszni. To już nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Ważne jest to, że mamy Go słuchać i być posłusznymi temu, co On mówi. I ja jestem powołany do tego, aby was zachęcać, abyśmy wybrali właśnie tą opcję, żeby Go słuchać i żebyśmy byli posłuszni. I to jest też zadanie, które mamy względem siebie wzajemnie, żebyśmy zachęcali się do tego. Pomyślmy o tym, że nie ma ważniejszej sprawy w naszym życiu niż słuchanie i posłuszeństwo Jezusowi, Synowi Najwyższego, Emanuelowi, o którym śpiewaliśmy, Bogu pośród ludzi. Gdy do nas dociera ta prawda, że oto Bóg był tutaj w ciele, na ziemi, to powinno mieć najwyższy priorytet. Nie ma ważniejszej rzeczy. O czym On mówił? Co było sednem przesłania Jezusa? O czym mówił najwięcej? Co w nauczaniu Jezusa miało najwyższy priorytet? Czytamy, że od samego początku o czym Jezus mówił. Ewangelia Marka 1,14-15. Po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei
i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże. Czas opamiętać się i zaufać tej dobrej nowinie. Mateusza 4,17. Następnie Jezus zaczął głosić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Ostatnio mówiliśmy o tym podczas środowego wykładu, że opamiętajcie się to znaczy zmieńcie swoje myślenie. Dlaczego? Bo Królestwo Boże, bo Królestwo Niebios jest blisko. Mateusza 4,23. Wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. To było zadanie, z jakim posłał Jezusa Bóg Ojciec. Wiecie, ludziom było dobrze z Jezusem. Z Ewangelii Łukasza wiemy, że oni chcieli zatrzymać Jezusa jak najdłużej u siebie. Jest tam opisana taka scena w Łukasza 4,42. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na odosobnione miejsce Jezus. Tłumy jednak szukały Go, znalazły i próbowały Go zatrzymać. Nie chciały, by odchodził. No pewnie, że nie chciały. Jak czytaliśmy, uzdrawiał wszelkie choroby, wszelkie niedomagania. Ludziom było dobrze z Jezusem. I chociaż chcieli Go zatrzymać, to czytamy tam dalej, lecz On powiedział: innym miastom też pragnę nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany. Jezus po to został posłany, żeby głosić nowinę o Królestwie Bożym. Królestwo Boże to jest centralny punkt nauczania Jezusa. Wiecie, ile razy Jezus mówi w Ewangeliach o Kościele, o Eklezji? Może więcej razy mówi gdzieś tam pośrednio, ale słowa Kościół używa dwa razy. A ile razy mówi o Królestwie? Królestwie Bożym, Królestwie Niebios? 120 razy. 120 razy Jezus wspomina Królestwo w Ewangeliach. Ponad 30 przypowieści, w których tłumaczył ludziom, żeby mogli zrozumieć, czym jest owo Królestwo. Z tym został posłany. To było Jego zadanie. Od początku aż do końca, a nawet dalej, nawet po śmierci i po zmartwychwstaniu, Jezus mówi o Królestwie. Zwróćmy na to uwagę. Dzieje, 1 rozdział, 3 werset, czytamy: im też, to znaczy apostołom, po swojej męce przedstawił się jako żywy. Dał na to wiele przekonywujących dowodów. Ukazywał się im bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Nawet po zmartwychwstaniu. To było centrum nauczania. To miało najwyższy priorytet w tym, co Jezus mówił. Zatem skoro Jezus tak dużo mówił o Królestwie Bożym, to chyba jest to ważna sprawa. To najważniejsza sprawa. I niech na początku tego 2024 roku dotrze do nas, że Królestwo Boże powinno być priorytetem w naszym życiu. Sprawy Królestwa Bożego powinny być na pierwszym miejscu. I o ile w różnych sprawach możemy dyskutować, możemy się różnić, to akurat nie powinno podlegać dyskusji. Tak wyraźnie widzimy to w życiu i służbie naszego Zbawiciela. Pamiętacie zapewne, jak rozpoczyna się modlitwa pańska. Ten piękny wzorzec, jak my powinniśmy się modlić. Od czego się zaczyna? Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Jezus, kiedy uczył nas, bo wierzę, że również nas, jak mamy się modlić, przedstawia pewien priorytet. Pierwsza rzecz to jest to, żeby modlić się, żeby wołać, żeby wzywać, żeby prosić o to, żeby Królestwo Boże przyszło. Zatem czym jest Królestwo Boże? Mógłbym przedstawić wielogodzinny wykład teraz na ten temat. Przejrzałem różne mądre książki, słowniki, nauczania Jezusa i tak dalej. Jest
dziesiątki stron na ten temat, wszystko rozebrane od jednej do drugiej strony, ale nie wiem, czy byśmy z tego jakoś szczególnie skorzystali. Najlepiej odpowiada samo Słowo Boże, czym jest Królestwo. Słowo Boże wzywa nas wielokrotnie, żeby się do Niego dostać, żeby je odziedziczyć, żeby mówi o warunkach, jakie trzeba spełnić. A z drugiej strony też wiemy, że choć ono już przyszło, bo tak też czytamy w Słowie, to ono nie jest konkretnym fizycznym miejscem, do którego możemy się udać, w którym możemy zamieszkać. Czym zatem jest Królestwo, które głosił Jezus? W liście do Rzymian 14:17 czytamy: Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to najprościej ujmując Boży porządek i działanie Ducha Świętego wśród nas. Choć oczekujemy Jego nadejścia, by na ziemi było faktycznie jak w niebie, o to się modlimy, to jednak Królestwo Boże już przyszło i ono jest w nas, o ile poddajemy się Bożemu porządkowi, Jego sprawiedliwości i o ile Duch Święty rzeczywiście działa wśród nas. Pamiętacie, Jezusowi zarzucano raz, że demony wygania mocą Belzebuba. Jezus odpowiada bardzo konkretnie, w Łukasza 11:19 czytamy: a poza tym, jeśli ja wypędzam demony za sprawą Belzebuba, to za czyją sprawą robią to wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami, mówi Jezus. Jeśli natomiast w tym, że wypędzam demony, jest palec Boży, to właśnie przyszło już do was Królestwo Boże. Palec Boży, moc Boża, normy Boże, działanie Ducha Świętego. To oznacza, że już Królestwo Boże, ono już przyszło. I to Królestwo, ono jest już obecne na ziemi. Wszędzie tam, gdzie właśnie panuje Boży porządek. Wszędzie tam, gdzie króluje Jezus. Wszędzie tam, gdzie działa Duch Święty. Łukasza 17:20 czytamy: zagadnięty przez faryzeuszów o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus odpowiedział: Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie: spójrzcie, jest tutaj, albo spójrzcie, jest tam. Bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was. Tak jak priorytetem modlitwy jest prośba o to, aby na ziemi było tak jak w niebie i by już w widzialny dla wszystkich sposób przyszło Królestwo, tak też priorytetem naszego życia jest zabieganie o to, by mieć udział w tym Królestwie, które już przyszło. Jak wspomniałem, Jezus mówił bardzo dużo na temat Królestwa Bożego i sporą część tych wypowiedzi stanowią te, które określają, kto się tam nie dostanie, które, można by powiedzieć, w pewien sposób przymykają wejście do Królestwa Bożego. Jezus otwarcie mówił o tym, kto nie odziedziczy Królestwa, kto się nie może tam dostać, kto nie ma udziału w Królestwie. Łukasza 9:62 czytamy: temu Jezus powiedział: ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, ten, który przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pamiętacie pewnie kontekst, kiedy Jezus powoływał uczniów, ludzi, żeby szli za Nim, a oni mieli różne inne priorytety, żeby to zrobić, tamto zrobić, żeby rodzinę pochować, żeby zająć się i wtedy będą gotowi. Jak już inne rzeczy załatwią, to wtedy oni już będą gotowi, żeby iść za Jezusem. Jezus mówi, że taki się nie nadaje do Królestwa Bożego. Łukasza 18:24 czytamy: gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, chodzi o pewnego młodzieńca, który był majętny i któremu Jezus powiedział, co ma zrobić, żeby zyskać życie wieczne.
I on się zasmucił, bo nie był na to gotowy. To wtedy Jezus, kiedy to zobaczył, stwierdził, jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego. Doprawdy łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Także widzimy, że to nie jest łatwa sprawa, żeby się tam dostać. To nie jest takie proste, żeby mieć miejsce w Królestwie Bożym. Co nas wyklucza z Królestwa? Cała masa rzeczy. A niestety również takich, których nie chcielibyśmy, żeby były na tej liście. Bo w nauce apostolskiej dalej w liście do Galacjan czytamy w 5 rozdziale od 19 wersetu wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, ręce mi się, palce skończyły, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Również spór, również obżarstwo, oj, wymienione wśród tych rzeczy, które jeżeli będą naszym udziałem, zamykają nam drzwi, które sprawiają, że nie dopuszczają, abyśmy odziedziczyli Królestwo Boże. Kłamcy są poza Królestwem Bożym. W ostatnim rozdziale Biblii, w Objawieniu, w 22 rozdziale, czytamy w 15 wersecie, kiedy już wszystko się tam wydarzyło właściwie, chwała. I czytamy, na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. O, jakże ciężko się dostać do Królestwa Bożego. Oj. Nawet uczniowie się złapali raz za głowę, że no jak tak się sprawy, jak można to osiągnąć? Ale Jezus na szczęście odpowiada, że co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Tym warunkiem, żebyśmy mogli się dostać do Królestwa Bożego, jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo temu, co mówi Jezus. I jeżeli jesteśmy posłuszni wszystkiemu, co mówi Jezus, to już teraz, już tutaj, już dzisiaj Królestwo Boże jest pośród nas, jest naszym udziałem. Wiecie, najpiękniejsze deklaracje, one nic nie będą znaczyły w momencie konfrontacji z Jezusem. Czy to, kiedy On powróci w chwale, czy jeżeli ktoś z nas wcześniej się z Nim spotka, przyjdzie nam stanąć przed Trybunałem Bożym, to nieważne, że my będziemy mówili, że my jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego, bo przyjdzie nam przyjąć ocenę Jezusa w tej materii. W Mateusza 7:21 czytamy, nie każdy, kto się do mnie zwraca, to mówił Jezus, nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie gdzie? Do Królestwa Bożego, Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejście ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Królestwo Boże było priorytetem w nauczaniu Jezusa Chrystusa. I właśnie dlatego Królestwo Boże powinno zyskać status najwyższego priorytetu w naszym życiu. Choć nie jest łatwo się tam dostać, to dzięki Jezusowi jest to możliwe i wielką, przepraszam za słowo, ale wielką głupotą jest nie skorzystać z tej możliwości. Jak to zrobić? Jak dostać się do Królestwa Bożego? Podstawowy warunek? Narodzić się na nowo. Dlatego Jezus od początku wzywał, opamiętajcie się, bo zbliżyło się Królestwo Boże. Opamiętajcie się, zmieńcie swoje życie, zmieńcie swoje myślenie. W rozmowie z Nikodemem mówi wprost, Jana 3, od 3 wersetu. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem zaś na to,
Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To nie podlega żadnej dyskusji. Jeżeli król królów, pan panów, ten, który zasiada na tronie, ten, który jest głową tego królestwa, mówi wprost, że nie zobaczy, że nie może wejść tam i przedstawia pewne warunki, to z tym naprawdę nie ma co dyskutować. Trzeba narodzić się na nowo, trzeba narodzić się z wody i z ducha. Wczytujmy się w przesłanie Jezusa o Królestwie Bożym. Rozważajmy w sercu te przypowieści, liczne przypowieści, ponad 30 przypowieści o Królestwie Niebios, a wtedy uchwycimy to, że nie ma nic, nic nie może mieć większej wartości w naszym życiu niż to, żeby się tam znaleźć. Że wszystkie inne rzeczy, nasze plany, nasze ambicje, nasze założenia razem wzięte nie mogą się mierzyć z Królestwem Bożym, z Królestwem Niebios. Królestwo Boże, ono jest zarezerwowane dla tych, którzy właśnie to zrozumieli i są gotowi podporządkować temu całe życie. W Mateusza 11:11 czytamy: zapewniam was, słowa Jezusa, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. W innym przekładzie Biblii Warszawskiej czytamy, że gwałtownicy porywają Królestwo Niebios. Chodzi o to nastawienie, o ten najwyższy priorytet, że ja muszę, że nieważne jaką cenę przyjdzie mi zapłacić, ja pragnę, ja porwę to Królestwo, ja się do niego dostanę, bo to ma taką wartość. Więc ja nie chcę dzisiaj pytać was, czy jesteście gotowi coś poświęcić, żeby zyskać miejsce w Królestwie Bożym, bo to nie podlega dyskusji. Każdy musi poświęcić dużo rzeczy, żeby się tam dostać. Więc ja chcę się zapytać, ile jesteś w stanie poświęcić dzisiaj? Czy wszystko jesteś w stanie poświęcić dzisiaj, żeby się tam dostać? Czy naprawdę jest to najwyższy priorytet, żeby wejść do Królestwa Niebios? W Marka 9:47 czytamy znów słowa Jezusa: podobnie, jeśli twoje oko przywodzi cię do upadku, wyłupie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu i być wrzuconym do miejsca wiecznej kary. Wcześniej Jezus mówił o ręce, żeby ją odrzucić, o nodze, że lepiej kulawym wejść, ale wejść do Królestwa Niebios. Że to jest strata, która przyniesie nam znacznie większą korzyść. I wiemy oczywiście, że ręka wyraża działanie, noga wyraża miejsca, gdzie się udajemy, jakieś nasze, gdzie możemy zmierzać. Oko to to, co naszą uwagę przykuwa, czemu poświęcamy naszą uwagę. I Jezus mówi, musisz zrezygnować, lepiej wyrzucić, lepiej kaleką, lepiej kulawym, lepiej bez oka, ale żeby się tam dostać. To są gwałtownicy, to są ci, którzy dostępują Królestwa Bożego już dziś. Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi zrezygnować z tego. Dopiero kiedy dociera do nas, że Królestwo Boże jest kompletną odpowiedzią na każdą ludzką potrzebę, dopiero wtedy jesteśmy gotowi na takie poświęcenie. Gdy w końcu ktoś to pojmuje, gotów jest oddać wszystko. Jedna, dwie z przypowieści Jezusa o Królestwie Niebios. Mateusza 13, rozdział 44, werset i dalej. Królestwo Niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Królestwo Niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją.
Jezus używa tych przypowieści, żeby nam uzmysłowić, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, żeby dotarło do nas, jaką wartość ma Królestwo Niebios. Mówi, że właśnie takie ono jest. Że wszystko sprzedajemy, że ze wszystkiego jesteśmy gotowi zrezygnować, żeby mieć udział w Królestwie Bożym. To dlatego Paweł wszystko uznał za śmieci, czy za gnój, jak mówi inny przekład, żeby tylko zyskać Chrystusa, aby dostąpić Królestwa Bożego. I to jest kwestia całkowitej zmiany priorytetu. Wszystko inne przestaje być ważne. My przestajemy być ważni. Gdy Jezus zajmuje należne miejsce na tronie naszego życia, to już tam nie ma miejsca dla tego, żeby w tym roku wsłuchiwać się bardziej w siebie. W tym kontekście bardziej zrozumiałe stają się słowa Jezusa tak trudne do przyjęcia przez niektórych z Ewangelii Mateusza 10:37. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Tu chodzi o nadanie najwyższego priorytetu w naszym życiu, w naszych planach, w naszych ambicjach sprawą Królestwa Bożego, Jezusowi. Wiecie, Albert Einstein, pewnie znacie człowieka. Nie wiem na ile dobrze, ale generalnie kojarzymy, że był mądrym człowiekiem i że jego myśli były cenne dla świata nauki i nie tylko dla nauki. Wiecie, co powiedział Albert Einstein? Chcę znać myśli Boga. Reszta to szczegóły. Chcę znać myśli Boga. Reszta to szczegóły. Jest kwestia priorytetu najwyższego. Jeżeli jest najwyższy priorytet, to reszta to są szczegóły. Nadaj Królestwu Bożemu najwyższy priorytet w swoim życiu, a to oznacza, że reszta spraw to będą szczegóły. Wiele można mówić o Królestwie Bożym, ale dziś chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz ku zachęcie, że Królestwo Boże to pełne zaopatrzenie. Królestwo Boże to pełne zaopatrzenie we wszystko, czego potrzebujemy. Całkiem niezła oferta. Czyż nie? Zyskać Królestwo Boże, a przy okazji mieć wszystko, co potrzebujemy, dodane do tego. I chociaż może wydawać się, że jest to trudne, żeby zyskać Królestwo Boże, bo już wymieniliśmy ileś rzeczy, które zamykają nam tą drogę, to wspomnijmy słowa Jezusa z Łukasza 12:32, gdzie czytamy: nie bój się, mała trzutko. Bo my możemy się lękać teraz, jak posłuchaliśmy, kto się tam nie dostanie, bo my lubimy do lodówki zaglądać, bo my lubimy się pospierać na Facebooku, innym wygarnąć, bo to jest nasze życie, bo my patrzymy na stan konta, jesteśmy przerażeni, że mamy tak dużo pieniędzy, a bogacz się tam nie dostanie. Widzę, że się utożsamiacie. Nie bój się, mała trzutko. Gdyż waszemu ojcu spodobało się dać wam królestwo. Hej, dla tych, którzy się martwią, czy my się możemy tam dostać, bo tam jest tak ciężko się dostać. Dla człowieka to rzecz niemożliwa, lecz dla Boga jest możliwa. Waszemu ojcu, obiecuje nam to Jezus, spodobało się dać wam królestwo. Więc wola ze strony Boga jest taka, że on chce. Jemu się to podoba. Jemu się spodobało to, żeby dać nam królestwo. Skoro Bogu się to spodobało, to jest to jak najbardziej w naszym zasięgu. A jednak dajemy sobie to odebrać. Nie lubimy złodziei, prawda? Bo nawet nie będę prosił, żebyście ręce podnieśli, bo chyba nikt nie lubi złodziei. Uważamy na złodziei. Jeżeli ktoś nam szepnie na ucho, że uważaj na tego, bo on ma tendencję, że podkrada, to już jesteśmy czujni. Pamiętam jeszcze z czasów szkolnych, z gimnazjum, jak chodziłem do Technikum Łączności, ukradli mi telefon, moją Nokia 3310. Nie mogłem grać w węża i bardzo to przeżywałem, bo nic innego nie robiłem na tym telefonie. Nie miałem przyjaciół, żeby SMS-ować z nimi.
przeżywałem to straszliwie, bo to miało wielką wartość i ktoś mi powiedział, kto mi zawinął ten telefon. Mamy RODO, więc nie będę mówił, jak się nazywała ta koleżanka. Nie złapałem jej za rękę, nie miałem pewności, ale przez to, że ktoś mi powiedział, że to prawdopodobnie ona mi zawinęła z plecaka ten telefon, to moje nastawienie względem niej się bardzo zmieniło na już resztę naszej nauki. I nawet nie zaakceptowałem zaproszenia na Facebooku kiedyś, potem po latach. Bo pamiętam, bo jestem uważny. A co gdybym wam powiedział, że to wy sami siebie okradacie? Trzeba by coś z tym zrobić. Jeżeli się zabezpieczamy przed tym, że ktoś nam coś chce ukraść, to jeżeli my sami siebie okradamy, też powinniśmy coś z tym zrobić. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie coś postanowili z tym zrobić. W swoistym expose, czyli w kazaniu na górze, Król Królów, Jezus Chrystus, składa niesamowitą obietnicę. On przedstawia tam generalnie zasady Królestwa Bożego. I w Mateusza 6,33 czytamy tą niezwykłą obietnicę. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Znamy te słowa, ale trzeba je powtórzyć kilka razy, żeby one do nas dotarły. Chciałbym, żeby one dzisiaj mocno wybrzmiały, żebyśmy wychodząc dzisiaj stąd, z tego miejsca, żebyśmy wracając do domu, żeby kładąc się, żebyśmy myśleli o tym, co to oznacza, jak to zastosować. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Słowa te Jezus wypowiada w kontekście trosk, które potrafią zdominować nasze myśli. Tak jest, że troska o dzień jutrzejszy sprawia, że wielu z nas zatrzymuje się w rozwoju tym duchowym. Ostatnio Gabriel o tych zagłuszaczach głosił. Czytamy w Łukasza 8,14. Ziarno między cierniami oznacza tych, którzy wprawdzie usłyszeli Słowo Boże, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo, przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Tak jest, że troski, nawet jak z radością przyjmujemy słowo, potrafią zagłuszyć się. Tłamsi to, że przychodzi, no okej, w niedzielę miałem postanowienia, posłuchałem kazania, byliśmy, śpiewaliśmy piękne pieśni i tak myślałem tak naprawdę, ale potem przychodzi ten poniedziałek, wtorek, środa, rata do zapłacenia, coś się zepsuło, inflacja szaleje, to, tamto i zaczynamy się i już zżymamy się. Jezus w kontekście właśnie trosk, bo uwierzcie mi, ludzie, do których on się zwracał tam w kazaniu na górze, oni nie mieli łatwiej niż my. Zaryzykowałbym, że mieli trudniej w tamtych czasach. Że to, co my dzisiaj mamy, komfort, jaki my mamy, to, że mamy prąd, wodę, kanalizację niektórzy, gaz podłączają, cuda. No naprawdę nie jest nam źle. A jednak się potrafimy troszczyć. Co będziemy jeść? Co będziemy się ubierać? Czy będą jakieś fajne wyprzedaże jeszcze w tym roku? Czy do listopada na Black Friday wytrzymamy jeszcze tyle czasu bez nowej elektroniki? Czy nam się nie skończy? W tym kontekście, w takim kontekście Jezus mówił, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a inne rzeczy będą wam dodane. Chodzi o to, aby nadać najwyższy priorytet sprawom Królestwa, Jego prawu, Jego normom, Jego działaniu przez Ducha Świętego wśród nas. I wiecie, niby to nic odkrywczego, ale to oznacza, że przestaniemy żyć naszymi troskami. To oznacza również to, że regularnie będziemy abdykować z tronu w naszym życiu, żeby ustąpić to miejsce Jezusowi, że będziemy jak Jan Chrzciciel. Jego musi być więcej, a mnie coraz mniej. Że będziemy uśmiercać nasz egoizm. Szukajcie najpierw, jak czytamy, użyta tu forma wskazuje na czynność usilną i ciągłą, wymagającą systematycznego wysiłku. Nie będziemy wchodzić w analizę form, ale mówię wam, że to, jak jest to zapisane, oznacza nie to, że raz znajdźcie królestwo,
i wtedy wszystko dostaniecie. Ale tu jest, żebyśmy szukali najpierw. Najpierw, czyli priorytet, najwyższy priorytet, i szukajcie jako czynność ciągła, absorbująca nasze myśli. Wiecie, ja od 2 tygodni szukam roweru, ponieważ rok temu obiecałem sobie, że jeżeli przez sezon wytrzymam i będę jeździł, to sobie kupię nowy rower. I nie chcę złamać danego sobie słowa, nie chciałbym siebie rozczarować, więc od 2 tygodni przeglądam te rowery, zamykam oczy, widzę ramy rowerowe, już głupieję od tego wszystkiego, ale używam tego jako ilustracji do szukajcie usilnie. Ponieważ jest tak, że sprawdzałem, czy na OLX-ie pojawiła się jakaś tam rama, idę wypić kawę, wracam i sprawdzam, czy się nie pojawiła w międzyczasie, żeby ktoś mnie nie ubiegł, bo się zdarzyło, że ktoś mnie ubiegł z czymś, co wiedziałem, że jest dla mnie przeznaczone. Jednak nie było. Potrafimy takim rzeczom się poświęcić. Myślę, że każdy z was, może nie każdy, ale wielu z nas może przywołać sobie w pamięci coś, że czegoś bardzo usilnie szukaliśmy, ile energii, ile czasu temu poświęciliśmy, ile czytaliśmy porównań, ile oglądaliśmy filmów porównujących, czym się różni wersja ta od wersji tej, a ta dętka od takiej, a to, a tamto, a siamto. I weźmy ten obraz i przełóżmy to na Królestwo Boże. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego jako najwyższy priorytet. Właśnie tak, że zamykam oczy i widzę Słowo Boże, widzę Jego prawo, zastanawiam się nad Królestwem, zastanawiam się, jak normy Boże wprowadzać w moim życiu, jak sprawiedliwość Boża, żeby była wśród nas widoczna, że o to się staram. To jest czynność, która wymaga zaangażowania, pewnego wysiłku. Także jeśli nie macie postanowień noworocznych, to jest to wspaniała propozycja. Będę szukał Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne zostanie nam dodane. Królestwo Boże, jak powiedziałem, to jest całkowite zaopatrzenie. W Filipian 4:19 czytamy: a mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Gdy będziemy szukać Królestwa, Jego sprawiedliwości, jeśli zyska to najwyższy priorytet, wtedy inne sprawy zyskują właściwe sobie miejsce. Żebyśmy mylnie też tego nie odczytali, że jeżeli ja teraz całą moją energię zaangażuję w szukanie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie mi dodane, czyli również rower, który sobie wymarzyłem, on kurierem przyjedzie do mnie, bo ktoś mi zrobi niespodziankę. To nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że szukając Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, inne rzeczy możemy zrozumieć, że nie są nam potrzebne, albo że takie nam nie są potrzebne. Ponieważ wszystkie nasze potrzeby Jezus zaspokoi. Wypróbujmy Go. On mówił to w kontekście, czemu się troszczycie, że nie mamy co jeść, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co będziemy się przyodziewać. W tym kontekście Jezus mówi, że te rzeczy będą dodane. Żebyśmy nie myśleli, nie próbowali teraz Pana Boga jakoś podejść, że wszystkie nasze marzenia spełni i bank zadzwoni do nas, że jesteśmy milionowym klientem i nie musimy spłacać kredytu, bo tak postanowili. To nie w ten sposób się odbywa. Szukajmy Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wtedy to, co naprawdę potrzebujemy, będziemy mieli. Bóg nas tym obdarzy, wyposaży. On da nam to, czego potrzebujemy. Drugi list Piotra, 1:3 czytamy: Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Jego boska moc obdarza nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Zatem, kochani, szukajmy, aktywnie szukajmy Królestwa Bożego, pamiętając, że Bogu upodobało się, żeby nam je dać. Niesamowita sprawa.
Szukajmy Go niezależnie od tego, ile błędów wcześniej zrobiliśmy. I to chciałbym na koniec podkreślić, bo może ktoś z was bije się z myślami, że nie nadaje się do Królestwa Bożego, że już tyle razy zawiódł, że nie ma dla niego tam miejsca. Może bijesz się z myślami, że do niczego się nie nadajesz. Znam takie myśli. Chcę wam powiedzieć, że tu pocieszeniem może być dla nas historia Izraela. O, jakże krnąbrny naród! O, jakże ci, którzy będą znowu, czytamy Stary Testament, będziemy przechodzić, ile razy ręce się chce załamywać nad nimi. A mimo to, że oni stale zawodzili, że robili oj, głupie rzeczy, mimo tego, że łamali Boże prawo na prawo i lewo, że potrafili zrobić dokładnie to, czego On im powiedział, że mają nie robić, to mimo to Bóg był gotów okazywać im łaskę za łaską, jeżeli zobaczył szczere serce. I tak samo jest i dzisiaj. Jeżeli szczerze zaczynasz szukać Królestwa Bożego, zapominając o tym, co było, zostawiając 2023, 2022, 2021, co tam było wcześniej jeszcze, zacznij szukać dzisiaj Królestwa Bożego szczerze, a je znajdziesz. W Księdze Jeremiasza, w 29 rozdziale, odnośnie tego krnąbrnego Izraela, Jezus zwraca się do nich w 13 wersecie i dalej. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los. Zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, oświadcza Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, z którego was zesłałem. Nie wnikając już dzisiaj w historię, kontekst tego, kiedy Jeremiasz te słowa wypowiada, sytuacja była zła, krytyczna, ale była obietnica, że jeżeli szczerze będą szukać, to Bóg ich zgromadzi i pozwoli się odnaleźć. Tak samo i dzisiaj chcę ci powiedzieć, że jeżeli szczerym sercem będziesz szukał Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to ono stanie się twoim udziałem już teraz, czyli normy Boże, działanie Ducha Świętego w twoim życiu. To jest osiągalne, ponieważ Bogu upodobało się dać nam królestwo. Powstańmy do modlitwy.